No, siema siemaneczko, to ja Major i dzisiaj pokażę wam, jak szybko wzmocnić na przykład taką Polskę w Age of History 2. Przebierzecie sobie Polskę. Nic nie zmieniłem w ustawieniach, więc... I po prostu nie wiem, ja tam sobie jakieś randomowo po prostu sobie tak poklikam. Znaczy w sumie to nie poklikam, bo na myszce sobie mogę tak... Moja myszka jest w ogóle jakaś dziwna, ona ma tak jakby... Obok przycisk, gdzie tak jakby, wiecie, no mam autoklikera po prostu takiego, o, i bez klikania, oczywiście ja tego rzadko używam, bo po co w codziennym rozgrywkę na przykład na The Bridge'u, no bo ostatnio zacząłem grać The Bridge'a, ale nie za dobrze mi to idzie, ale nie o Minecraft'cie mowa, więc tutaj wam mówię, ustawiacie sobie to mniej więcej tak, bierzecie sobie plus, ja mam tutaj plus. Dobra, nie mam tutaj tego. Nie mogę znaleźć. Dajecie sobie po prostu prędkość 6, naciskać Enter i wam to skipuje na telefonach, to będziecie musieli sobie ręcznie skipować. Musicie dobić do inflacji ogólnie. Więc dlatego musicie jak najwięcej zarabiać. O dobra, mamy już na przykład taką inflację. Dobra, dobijmy do 500 000, bo to jakby nie miał tak mało hajsu, no to raczej... Zbyt dużo mi to nie da. Oczywiście 3G na każdym scenariuszu. Dobra, tyle mi wystarczy. Dajcie sobie tutaj tę na stówkę. To na 99%. I skipujecie. I patrzcie. Jak na przykład tutaj macie 1 416 000 ludzi i 196 000 ekonomii. To widzicie? To tak podskakuje, nie? I to jakby... Im więcej pieniędzy będziecie mieli i im dłużej ta inflacja i po prostu wiecie no, im dłużej będziecie opróżniać skarbieć do zera, tym więcej wam to daje. Na przykład jak teraz wyłączę, zarabiam 17 000, a teraz zarabiam 18, no to macie 1000 przychodu. Jeszcze macie populację wszędzie ulepszoną, to możecie sobie wyrekrutować więcej jednostek. To by w sumie było na tyle, to jakby możecie wykorzystać w ten sposób. To nie jest chyba jakiś sekret w sumie, że jak sobie to podboostujecie, to po prostu to właśnie zwiększa. Właśnie dlatego to się też opłaca inwestować. Ja nie inwestowałem długą ilość czasu i było zawsze trudno podbić jakąś Ukrainę jak. Dobra, ja już się nie będę rozgadywać. Jak chcecie do Bridge'a, dawajcie lajka. Yo.